kierowcy parkują wszędzie, gdzie jest wolne miejsce, a to powoduje, że właśnie przy przejściach, przy skrzyżowaniach nie ma widoczności. To jeden z powodów reorganizacji ruchu. U zbiegu ulic Swoboda i Świt kończy się właśnie budowa skrzyżowania z wyniesioną powierzchnią, stosowanego do uspokojenia ruchu. To skrzyżowanie jest już przejezdne. Mamy nadzieję, że dzięki temu samochody jeżdżą wolniej i jest bezpieczniej. Jednak zdaniem pana Marka na tej ulicy nie dochodzi do wypadków. Pamiętam, a mieszkam tutaj od początku, jak ten blok tutaj stoi jako pierwszy. Ile lat to jest? No to jest 55 lat. To były chyba dwa wypadki tylko. Zmiany w organizacji ruchu na ulicy Swoboda były jednak konsultowane z mieszkańcami. I większość wybrała właśnie preferowany przez miasto ruch jednokierunkowy. Ale pozostali protestują. No ogółem w Poznaniu to widzi pan, że wszędzie słupki stawiają, także ogółem jest zabieranie miejsc i zniechęcenie w ogóle, żeby ludzie albo sprzedawali auta, albo przesiadali się na transport miejski. Od soboty na Swobodzie, od strony ulicy Marcelińskiej aż do skrzyżowania z ulicą Świt, ma obowiązywać ruch jednokierunkowy. Samochody znikną z chodników, dzięki czemu będzie więcej miejsca do przejścia dla pieszych. Po zakończeniu prac, które potrwają do końca sierpnia, na jednej części jezdni będzie można parkować. Na czas prac jest udostępnione miejsce parkingowe przy szkole numer 88, która w czasie wakacji nie działa, więc kierowcy, ci, którzy chcą, mogą z tych miejsc parkingowych przy szkole korzystać. No, a teraz jak jeszcze zrobią tam jeden kierunek i ludzie poparkują ściśle, no to ja nie wiem, to już będziemy skakać przez samochody. Wczoraj ruszyła z kolei rozbudowa przejścia dla pieszych na ulicy Hetmańskiej na wysokości Jarochowskiego. Powstanie tam sygnalizacja świetlna oraz przejazd rowerowy. Chodzi tutaj o poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Ulica Hetmańska jest ruchliwa, przechodzący na drugą stronę ulicy mają do pokonania dwie jezdnie, do tego także torowisko tramwajowe. Prace na ulicy Hetmańskiej mają zakończyć się jesienią. Damian Wełna, Puls Dnia.